czytałem taką super książkę, Standard Bitcoina, mógłbym polecić każdemu taką książkę, żeby sobie przeczytał, czym są pieniądze, w jaki sposób funkcjonują pieniądze, czym jest twardy pieniądz, czym jest miękki pieniądz, w przeszłości czym były pieniądze, że były to muszelki, jak to działało, wiesz, że skały, barter, tak. Świnie za... Koraliki, nie koraliki. I co się sprawdziło w życiu, a co się nie sprawdziło, albo jakie były przyczyny tego, że to się nie sprawdziło, a to się sprawdziło, wiesz? Więc naprawdę wszystkim polecam książkę Standard Bitcoina, żeby sobie przeczytać. Cześć, siemanko, Marcin Zątek z kanału Discover Thailand Now. Cześć, siemaneczko, Mateusz Majerski z kanału M. Majerski. Tak, obaj prowadzimy vloga, obaj prowadzimy YouTube'a, tylko chyba na trochę inne tematy. No, przeplatają się też, bo ja też mam trochę podróży, ty masz jakby większość podróży, ja mam trochę mniej. Wcześniej miałem trochę więcej, trochę mniej, takie u mnie dużo też przede wszystkim jest o kryptowalutach. A u mnie, jak wiecie, podróże po Tajlandii. Ale słuchajcie, Mateusz jest kolejną osobą, która mieszka tymczasowo na Phuket, tak? Tak, no bo jakby chyba już drugi raz jesteś na Phuket. Tak, drugi raz jestem. Która właśnie zaciekawi mi bardzo, ponieważ Mateusz zajmuje się takim dosyć na czasie tematem, którym są kryptowaluty. Tak jest, tak. Od 2016 roku zajmuję się kryptowalutami. Na początku, wiadomo, to były takie totalne początki, gdzieś tam jakieś informacje, gdzieś podglądanie jakichś różnych filmików na YouTubie, szukanie informacji, a później tak coraz bardziej biznesowo, no i tak jakby przeszło to w takie moje główne źródło utrzymania. Także teraz tylko i wyłącznie z tego, tak? Tak. Wcześniej miałem firmę, jak zaczynałem w kryptowalutach, to prowadziłem firmę własną i dzięki temu miałem jakąś tam część pieniędzy, żeby móc jakby zacząć prowadzić jakieś takie inwestycje, zacząć kupować kryptowaluty, coś tam się z nimi bawić, oswajać się z tym rynkiem, ale już od 2000, tak końcówki 19, to już jakby kryptowaluty stały się moim głównym takim zainteresowaniem, wręcz, nie wiem co, taką inspiracją, pasją, wszystkim takim naraz, całym moim życiem i tylko z tego się utrzymuję, tylko z tego żyję i tym się tylko zajmuję głównie. Słuchajcie, niesamowite, nie? Bo tak jak mówię, temat na czasie, niektórych kryptowalut, tak jak wczoraj rozmawiałem z koleżanką, przerażają. Temat taki dosyć skomplikowany, co Mateusz, te kryptowaluty? Wiesz co, kurczę, no kryptowaluty na początek, myślę, dla osoby początkującej może być to takie trochę skomplikowane, trochę może takie stresujące, bo są tam takie trochę trudne słowa, giełda, takie, wiesz, mogą się kojarzyć z czymś takim, wiesz, czymś takim właśnie trudnym, co zwykłym osobom może się wydawać, że bez jakiegoś tam doświadczenia ogromnego, czy tam nie wiadomo czego, bez jakiejś szkoły nie dałoby się tutaj zacząć, ale nie do końca tak jest i jakby myślę, że każdy byłby w stanie się tutaj wdrożyć i poradzić sobie na tym rynku, bo ja sam też zaczynałem po prostu w ten sposób, że nie byłem po szkole jakiejś tam finansowej ani nic takiego, a poradziłem sobie, więc myślę, że każdy może sobie tutaj poradzić. Super, może... O. Drugi telefon spadł, słuchajcie, ze statywu, dobra, już go odłożymy. Mateusz, ja widzę, że, bo jesteśmy znajomymi od kilku lat na Facebooku, przede wszystkim znamy się z Facebooka, obserwujemy się wzajemnie, no to widzę, że ty już po raz któryś raz z rzędu spędzasz zimy właśnie w ciepłych krajach. No tak, zgadza się, spędzam... Dwa lata temu byłeś na Phuket, tak? Tak, byłem tutaj, także jestem teraz już drugi raz. Rok temu na Zanzibarze, ponieważ były problemy z lotem do Azji. Dokładnie. Aha. No i teraz tutaj. No przede wszystkim, może też dlaczego w ogóle jestem drugi raz w Tajlandii. Mhm. Z tego względu, że po prostu od małego, w ogóle dlaczego też raz w jednym roku jestem tu, w drugim tu, a w czasie jeszcze roku, jeszcze gdzieś indziej, bo tam jakaś Chorwacja, kilka nawet razy w zeszłym roku i tak dalej. To po prostu... No, też lubię bardzo podróżować, tak jak ty, widać. No. Lubię gdzieś być poza jakby Polską, poza miejscem takim głównym zamieszkania. Mhm. No i kurczę, i od zawsze lubiłem oglądać jakieś kurczę programy przyrodnicze, gdzieś coś o podróżach, gdzieś słuchać, oglądać takich jakichś youtuberów, czy tam właśnie jakieś programy takie podróżnicze. I kurczę, byłem tym zafascynowany, no i dlatego tak jakby miałem takie marzenie, oglądając te programy różne, taką dziką przyrodę, że tak powiem, takie kurczę ekskluzywne miejsca. Jak to, znaczy może nie tyle ekskluzywne, co takie dzikie, takie egzotyczne, egzotyczne takie miejsca i po prostu miałem takie marzenia, żeby tutaj przyjechać, a jak przyjechałem tutaj dwa lata temu, to po prostu rozkochałem się tutaj w tej kulturze, w tym tutaj środowisku, w kuchni, w ludziach, w ich po prostu religii, tak, znaczy w religii jak religii, no po prostu w zachowaniu bardzo miłym, takim w stosunku do innych ludzi, uprzejmym, tak, i po prostu jestem tutaj drugi raz w Tajlandii, ale mogę sobie na to pozwolić,
dzwonić, bo po prostu pracuję zdalnie. Pracuję zdalnie. No właśnie, i podróżujesz z całą rodziną, tak? Bo jeszcze jest z tobą żona, jest córka. Prawda? Także co roku je zabierasz ze sobą. Wszędzie zawsze latamy razem, czy tam jeździmy, czy latamy zawsze razem. I mówisz, że od 3 lat zajmujesz się tylko i wyłącznie, tak? Kryptowalutami jakby. To jest możliwe, żeby móc sobie pozwolić tylko i wyłącznie opierając się o, nie wiem, grę na kryptowalutach, czy może inwestycje w kryptowaluty, to jest bardziej inwestycja, bardziej gra, czy bardziej, nie wiem, to też jakoś się kopie te kryptowaluty. Wiesz co, kurczę, na początku to było właśnie kupowanie, jakieś granie na dźwigni, tracenie jakieś tam w pewny sposób pieniędzy na początku, bo wiele pieniędzy też trzeba powiedzieć, że się straciło, czyli jest tutaj też jakieś takie ryzyko i tak dalej, ale później było kopanie kryptowalut, później były, kurczę, jakieś jeszcze inne sposoby na pomnażanie pieniędzy, jedne wypaliły, drugie nie wypaliły, różne rzeczy były. Też od samego początku było zbieranie kryptowalut, wiesz, taka inwestycja w kryptowaluty na długi okres czasu. Okay. Na długi taki interwał, czyli bardziej właśnie kupowanie, spokojne kupowanie, które gdzie jakby każdy może sobie poradzić, bo tylko po prostu sobie kupujesz zwykłą kartą bankową, powiedzmy jakiegoś tam bitcoina, czy jakąś inną kryptowalutę, a z czasem ewolucji, z czasem właśnie tego, jak to wszystko postępuje, ten cały świat, to ja teraz od powiedzmy roku tak mocno skupiłem się na takich bardziej takich specjalistycznych rzeczach, że tak tutaj powiem, na platformach DeFi, wiesz, to są takie zdecentralizowane platformy, na których po prostu można właśnie tam stake'ować swoje kryptowaluty. I to jest po prostu sposób jakby na zarabianie po prostu na kryptowalutach, tak. Są to takie odsetki od wspierania sieci, od po prostu, jakby to powiedzieć, kurczę, dajesz taką wspierasz tą po prostu sieć, za to, że wspierasz tą sieć i pomagasz to, żeby dana sieć istniała, te kryptowaluty mogły istnieć, żeby mogły być przesyłane z portfela na portfel, z portfela na giełdę, to po prostu za to jesteś wynagradzany, wiesz, bo dajesz jakąś tam wartość do tego systemu i po prostu za tą wartość jesteś jakby w odsetkach wynagradzany po części, wiesz, tak najprościej wytłumaczyć. No najprościej, natomiast jak dla mnie laika i tak brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale z tego co wiem, to stworzyłeś jakby taką specjalną chyba platformę, tak? Stronę do tego, żeby nauczać ludzi o kryptowalutach, tak? Tak. Krok po kroku pokazywać im, że temat nie jest aż tak bardzo skomplikowany, jakby się mogło wydawać. Zrobiłeś jakieś własne takie filmiki, które takie instruktażowe. Instruktażowe pokazują ludziom, że właśnie kryptowaluty to nie jest taka czarna magia. Wiesz co, tak, jakby jakby można powiedzieć, że to już trwa ileś tam miesięcy, tak? Przeznaczam część swojego czasu, po prostu swojego cennego czasu na to, żeby nie siedzieć na plaży czy coś tam, tylko coś buduję, tak? Coś robię, czymś się zajmuję. Także buduję taką kryptoakademię, chciałbym zbudować taką kryptoakademię. Okay. Jesteśmy dopiero, mogę powiedzieć, na początku. Jesteśmy takim startupem dopiero. Okay. I jakby głównym takim celem tego jest właśnie taka totalnie edukacja, taka totalna edukacja osób początkujących, gdzie po prostu pokazujemy tam, jak założyć sobie konto na giełdzie, taka osoba, taka początkująca, żeby wiedziała, jak to zrobić. Takie instrukcje, totalne instrukcje obsługi danych platform. Kupić kryptowalutę. Tak. Jak założyć konto, jak zweryfikować konto na giełdzie, jak podpiąć na przykład kartę bankową do takiej giełdy, żeby w prosty sposób móc za złotówki kupić sobie na przykład malutką część bitcoina, bo to też ważne jest, bo bitcoin teraz, wiesz, jest bardzo drogi, kosztuje 40 tysięcy dolarów za jedną sztukę, tylko żeby też nie każdy myślał, że jego nie stać na inwestycje w kryptowaluty, jego nie stać na inwestycje w bitcoina, bo myśli, że na przykład musi, żeby kupić bitcoina, to musiałby kupić całą sztukę, tak? Ale bitcoin dzieli się na wiele miejsc po przecinku, tak jak na przykład w złotówkach są grosze i możemy, wiesz, operować groszami. Tak. I tak samo w bitcoinie jest takie satoshi, że tak powiem, tak się nazywa. To są te grosze. To są te grosze. Mhm. I możemy kupować malutkie części tam ileś po przecinku za na przykład 2 zł, za 5 zł, za 10 zł możemy rozpocząć już inwestycje w kryptowaluty za kilka złotych, tak? Więc Mateusz, bo ja właśnie mam jeszcze takie dwa kluczowe jakby pytania, które mnie po prostu korcą. Czy po pierwsze, dlaczego kryptowaluty cały czas rosną? Bo tak od w przeciągu kilku ostatnich lat kryptowaluty wzrosły o 1000%? No tak, są 2000%? Są duże, tak. Chociażby, nie wiem, dobrze mówię? No, Bitcoin startował tam, wiesz, z kilkudziesięciu centów. Ale powiedzmy, nie wiem, chyba tam był
3 lata temu po 4, 4, tak. No był po 3000 dokładnie, dolarów? Po 3000 dolarów, a w zeszłym roku był się prawie 70 tysięcy dolarów za sztukę. Czyli 2000%. Wiesz co, kurczę. Więcej niż 2. No, 30 tysięcy to jest 1000%, 60 tysięcy to jest 2000%, tak, także więcej niż 2000% urósł. I dlaczego jakby tendencja zawsze będzie wzrostowa? Znaczy w sensie takim, że wiadomo, to jest sinusoida, raz więcej, raz mniej, ale czy tendencja kryptowalut zawsze będzie, czy tam kryptowalut, no powiedzmy Bitcoina i tych głównych kryptowalut zawsze będzie wzrostowa w perspektywie wielu, wielu, wielu lat? Wiesz co, to jest przede wszystkim giełda i to, tutaj są też jakieś cykle, czyli właśnie raz jest Bessa, raz jest Hossa, więc raz są spadki, na przykład ostatnie spadki trwały od 2017 roku, końcówki, początku 2018, przez cały 2018, przez cały 2019 i cały gdzieś tam prawie, że 2020, dopiero gdzieś tam zaczęło to, w 2020 już zaczęły się wzrosty. Największe jakieś tam załamanie było takie w marcu 2020 roku, kiedy coś szaleńczego stało się na świecie, co wszyscy dobrze znamy. To wtedy były największe spadki na giełdzie. No i od tamtej pory mamy prawie cały czas wzrosty. Dlaczego to też tak się dzieje? Dlatego, że po pierwsze, jest to jeszcze młody rynek. Mało osób jeszcze o nim, można powiedzieć, stosunkowo wie, choć już teraz czytałem wczoraj artykuł taki, że Amerykanie, więcej Amerykanów ma, jakby inwestuje w kryptowaluty, niż w ogóle ma kont oszczędnościowych jakiś tam. Także jest to już w świecie gdzieś dalej niż w Polsce. Coraz więcej osób się chyba interesuje tematem, Tak. Coraz więcej się osób interesuje i coraz więcej osób dołącza do tego rynku, więc wkłada do niego swoje pieniądze. Dzięki temu to wszystko rośnie, tak? Dzięki temu to wszystko rośnie, ale bardzo ważna rzecz jest jeszcze to, że bitcoinów mamy określoną podaż, czyli będzie ich 21 milionów, bo jeszcze ich nie ma. Są cały czas wydobywane, w takim cudzysłowie, to w języku takim naszym tutaj kryptowalutowym, są kopane. Na tą chwilę jest około 20 milionów sztuk bitcoina, wiesz, a będzie 21. I będzie to trwało aż do 2140 roku. Okej. Okay. Tak, będziemy ten milion, ostatni milion bitcoinów będziemy wydobywać jeszcze przez 100 lat. I to jest bardzo ważne, że właśnie mamy tylko 21 milionów sztuk, a coraz więcej osób dołącza do tego rynku i po prostu kupuje jakąś malutką część tego bitcoina, co powoduje, że po prostu jest coraz droższy. Powoduje to, że jest coraz droższy, bo pieniądze, widzisz, w dzisiejszym świecie takie zwykłe, normalne, fiaty, złotówki, dolary są drukowane na taką skalę, że po prostu przez ostatni chyba tam rok w Ameryce dolarów było tyle nadrukowanych, co przez ostatnie praktycznie w ogóle odkąd istnieje dolar. Nie wiem, czy wiesz takie informacje. Dolar stracił przez ostatnie 5 lat 97% wartości do bitcoina. Wyobrażasz to sobie? Dolar do bitcoina przez ostatnie 5 lat stracił 97% wartości, czyli urósł, można powiedzieć, 97 razy, czyli powiedzmy tak, czyli gdybyś powiedzmy trzymał jakby wartość, taką, żeby tak powiedzieć, takiej wartości nabywczej dolara i bitcoina, to gdybyś miał 100 dolarów w dolarach i te same 100 dolarów 5 lat temu zainwestowałbyś w bitcoina, to dzisiaj z tych jakby 100 dolarów zostałoby ci tylko 3 dolary wartości, czyli mógłbyś tyle kupić rzeczy, że jakby o wartości 3 dolarów, a za bitcoina 100 dolarów razy 97, także kurczę. No, potencjał niesamowity, ale powiedz mi, Mateusz, bo ja w dalszym ciągu jakby podzielam też zdanie niektórych ludzi, czy to jest bezpieczny rynek, no bo czy kryptowaluta może upaść, czy taki bitcoin może upaść, nie wiem, zakończyć swoją działalność, może przestać istnieć, nie wiem, ktoś wyłączy enter, nie ma bitcoina? Wiesz co, teoretycznie tak, teoretycznie może się takie coś wydarzyć, że Bitcoin istnieje dlatego, że jest mnóstwo komputerów podpiętych do internetu, które pobierają dużo prądu, robią ogromne jakieś obliczenia, algorytmy obliczenia, taki proof of work to się nazywa, i dzięki temu Bitcoin może istnieć i być przesyłany z miejsca na miejsce, ale to też mocno go zabezpiecza przed tym, że właśnie będzie tylko te 21 milionów i ani sztuki więcej. I teoretycznie jakby gdyby wszystkie komputery zostały, które są teraz podpięte do sieci i ktoś wyłączył, to sieć przestałaby działać, tak? Ale to tak jakby można powiedzieć, że czy można wyłączyć internet? No tak, no właśnie, ale to raczej ja w to nie wierzę, że takie coś się może wydarzyć. A po drugie, mnóstwo najbogatszych instytucji finansowych takich po prostu inwestuje w tą całą infrastrukturę, inwestuje w bitcoina, banki wchodzą w bitcoina,
państwa wchodzą w Bitcoina. Salwador w Ameryce Środkowej zrobił z Bitcoina jako normalny środek płatniczy w tym kraju, czyli idziesz do McDonalda, czy po prostu do jakiegoś tam sklepu, 7-Eleven, tak jak tutaj, czy coś, i płacisz swoimi Bitcoinami za kole, za żywność, czy za jakiekolwiek produkty, i wręcz prawo w Salwadorze wymaga od po prostu usługodawców, tak, od sklepów, od po prostu no, każdego, kto prowadzi jakiś swój biznes, że musi przyjąć płatności w Bitcoinie, czyli to już jest coś, to już się tak rozwinęło, to już jest takie duże i takie poważne osoby, jakby inwestorzy, firmy, instytucje i nawet państwa wchodzą w to, że nawet bank, ostatnio teraz czytałem wczoraj jakiś tam artykuł, Deutsche Bank, niemiecki bank, jakby nazywa Bitcoina, że może stać się jakimś tam przyszłym złotem i tak dalej, więc to już jest tak mocno rozwinięte coś, co raczej no nie może upaść po prostu, jest zbyt duże, żeby upadło. No tak, to jakby te porównanie chyba do internetu jest najbardziej trafne, czy można po prostu wyłączyć internet. No, też by pewnie można było w jakiś sposób, ale... Ale no w jaki sposób? Jakby nie wiem, jakby prądu zabrakło na planecie. No na przykład, chyba tak. No, ale tylko, że chodziło też o to, że właśnie, że na przykład w Bitcoinie jest bardzo dużo komputerów, które jakby utrzymuje tą sieć, tak? Bardzo. To już nawet nie są komputery, tylko to są takie specjalne urządzenia, które, takie ASICy się to tak nazywa, które właśnie, które utrzymują całą tą sieć, które to trzyma. I wystarczy, że tylko jeden na świecie by przetrwał, i tylko jeden miałby dostęp do prądu i tylko jeden miałby dostęp do internetu, to utrzymałby całą sieć, wiesz? Czyli jest ich powiedzmy miliony na świecie, po całym świecie porozrzucane, po całej, w Ameryce, tu, po całym, po calutkim świecie jest to porozrzucane i każdy może podpiąć się do sieci i utrzymywać tą sieć. No jeden najmniejszy laptop może utrzymać tą sieć, tak? To tak wszystko, wiesz, jakby... W cudzysłowie to też tak, nie, żeby nie łapać mi za słówka, ale chodzi o to, że po prostu wystarczy jedno tylko urządzenie, które później będzie podpięte ewentualnie do sieci, które przetrwałoby, to by utrzymało tą sieć i Bitcoin by nie umarł. Więc jest to naprawdę, ja tu uważam, że tu jest ogromne bezpieczeństwo takie, że to się nie skończy. Może ewentualnie jakiś kraj zbanować, Chiny gdzieś tam banują, raz odbanowują, raz mówią, że jest to nielegalne w Chinach, później, że jest legalne, później, że raz, że można kopać Bitcoiny, raz, że nie można, raz, że można otwierać giełdy, raz, to oni tam takie różne rzeczy robią, więc pod tym względem może być to bardziej takie niebezpieczne, wiesz? Ale też chyba wpływa na kurs Bitcoina. Tak, to też wpływa właśnie na kurs Bitcoina, tak? Bardzo dużo jest spekulacji na rynku kryptowalut, więc każda taka informacja to wpływa na cenę, z tego względu, że jeszcze jest to właśnie młody rynek, mimo tego, że Bitcoin ma wartość, taką kapitalizację $1 biliona. $1 biliona jest to 1,12 zer. Jest to... Czyli pieniędzy w Bitcoinie na dzień dzisiejszy jest $1 bilion. Tak, jest dokładnie. W całym rynku kryptowalut jest $2 biliony, a w samym Bitcoinie jest $1 bilion. Poczekaj. Niech, jak ja dobrze pamiętam, to budżet naszego kraju wynosi 500 miliardów dolarów. Nie wiem, muszę się przyznać, że nie wiem. Tak, budżet Polski wynosi chyba gdzieś 540, 560, mogę się mylić, o tam parę dziesiąt może miliardów, ale w granicach właśnie $500 miliardów, czyli jakby budżet państwa polskiego jest połowę mniejszy niż wartość całego Bitcoina, tak, który jest tak, na świecie. Tak, czyli to tak jakby, nie wiem, porównać Bitcoina do jakiejś firmy, prawda? Można to, porównać kryptowaluty do jakiejś, nie tak, wiem, firmy? Tak, jak najbardziej. Wiesz co, nie wiem do końca, ile ma Apple. Apple ma chyba około gdzieś $3 bilionów wycenę, także jeszcze ma trochę więcej niż Bitcoin, ale Bitcoin gdzieś tam cały czas goni i cały czas rośnie, cały czas przybiera jakby na swojej wartości, na swojej kapitalizacji. No i myślę, że jestem optymistą i myślę, że przegoni takiego Apple'a i będzie dużo wyżej. Wiesz co, bo tak naprawdę to były sygnały, że nawet może dojść do $100,000. Tak, to ja myślę, że $100,000 za jedną sztukę Bitcoina to jest niewiele, że to jest malutko. Naprawdę? Tak. Bo moje kolejne pytanie właśnie, które mi się nasuwa, to jest takie, czy już nie jest za późno na inwestowanie na przykład w kryptowaluty, w Bitcoina? No bo wiesz, każdy mówi, czy tam wiele osób słyszałem takie sygnały, że parę lat temu faktycznie, kurczę, był moment na inwestowanie w kryptowaluty, w Bitcoina i tak dalej, prawda? Wiesz co, no... Każdy się bije z tą myślą, że właśnie, że to już może być za późno, że to już jakby wiesz, że to już, kurde, że to już minęło, że to już co miało być, tak, to się zarobiło. Że już musztarda po obiedzie, tak? Że to już musztarda po polsku, musztarda po obiedzie. Czas minął i... Tak, ale nie, ja tak nie uważam, wiesz, dlatego że
że okej, okay, 1 bilion to jest jakby powiedzmy dużo, ale porównując to na przykład do złota, które Bitcoin idzie w tym kierunku, wiesz, bo Bitcoin idzie do takie coś, że... Będzie zabezpieczeniem? Tak, żeby iść gdzieś tam jako być takim zabezpieczeniem, takim store of value i jakby trochę przejąć rolę złota, wiesz? Taka jest narracja. Wiesz co, ja czytałem taką super książkę, Standard Bitcoina, mógłbym polecić każdemu taką książkę, żeby sobie przeczytał, czym są pieniądze, w jaki sposób funkcjonują pieniądze, czym jest twardy pieniądz, czym jest miękki pieniądz, jak w przeszłości czym były pieniądze, że były to muszelki, że jak to działało, wiesz, że skały, barter, tak. Świnie za... Koraliki, nie koraliki. I co się sprawdziło w życiu, a co się nie sprawdziło, albo jakie były przyczyny tego, że to się nie sprawdziło, a to się sprawdziło, wiesz? Więc naprawdę wszystkim polecam książkę Standard Bitcoina, żeby sobie przeczytać. I jeśli popatrzymy właśnie z punktu widzenia tej książki, z autora, to jest profesor, jakiś tam, wiesz, taki uczony naprawdę człowiek, który nawet nie tyle skupiał się w tej książce o Bitcoinie, wiesz, jak on działa i tak dalej, tylko bardziej o pieniądzu, jak działają pieniądze. Okay. I co potrafi jakby, tak jak złoto właśnie na przykład, te metale szlachetne, które bardzo w ciężki sposób jest je tak z dnia na dzień, wiesz, powiększyć ich ilość, to podaż właśnie zwiększyć, o której mówiliśmy wcześniej, że dolary jest łatwo wydrukować, tanim kosztem można wydrukować bardzo dużo dolarów i one tracą na wartości, a Bitcoina nie da się tak po prostu dodrukować, jego przychodzi tylko na każdy blok, który jest wydobywany co 10 minut, przychodzi określona ilość i co 4 lata zmniejsza się to o połowę, więc po prostu jest to zapisane jakby w programie i tego nie da się zmienić, wiesz, tego się nie da zmienić, jest to ogromne zabezpieczenie, tylko skończę, wiesz, to myśl, jest to ogromne takie zabezpieczenie dla Bitcoina i jeśli Bitcoin idzie właśnie w tym kierunku, żeby stać się takim store of value i ludzie po prostu będą uciekać, żeby zabezpieczyć przed inflacją na przykład, która teraz, można powiedzieć, zaczyna się rozkręcać i szaleć, to ludzie po prostu, mam nadzieję, będą mogli przechować tą swoją wartość nabywczą swoich złotówek czy dolarów właśnie w Bitcoinie. Dzięki temu dalej będzie ten Bitcoin rósł. Ja tak uważam, wiesz, będą takie momenty, kiedy on spadnie 50%, 80% nawet procent na wartości, bo przyjdzie bessa i przyjdą jakieś złe informacje chwilowe, ale będzie w końcu takim, będzie wojna może, chociaż właśnie Ukraina wczoraj albo przedwczoraj przyjęła ustawę, taką totalnie przegłosowane, 100%, że Bitcoin i kryptowaluty będą przynajmniej legalne w tym kraju. Nie, że staną się pieniądzem, tak jak w Salwadorze, że można płacić Bitcoinem w sklepie i tak dalej, ale wszystkie firmy, które będą chciały się powstawać na Ukrainie, budować, prowadzić biznesy kryptowalutowe, będą legalne, wiesz? To jest bardzo też, adopcja naprawdę staje się bardzo, tak idzie do przodu i bardzo się taka właśnie staje, no, coraz większa powszechna. Ta adopcja powszechna, więc ja uważam dlatego właśnie, że ten Bitcoin będzie kosztował 100 tysięcy dolarów, będzie kosztował 200 tysięcy dolarów, a nawet stawiam, że może kosztować milion dolarów. Naprawdę, ja jakby jestem tak, mam taką dużą wiarę w to, w ten cały ten system, że w to wierzę. Nie wiem tylko kiedy. Nie mogę tylko zagwarantować ci, kiedy to się stanie. Pożyczysz książkę? Kurde, mam ją nawet tu przy sobie w Tajlandii, bo jeszcze ją tutaj kończyłem. Naprawdę, mam ją tutaj w Tajlandii. Mogę ci pożyczyć i możesz sobie przeczytać. Aż z ciekawości, kurde, przeczytam. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że jak na dzień dzisiejszy, to i tak mieliśmy rozmawiać więcej o podróżach, a tu się okazuje, że kurde... Kryptowaluty przejęły cały blok. Ale nic, może akurat część z Was ten temat interesuje, zresztą ja też się tam trochę interesuję, Mateusz, tą książkę koniecznie muszę przeczytać, więc słuchajcie, dla osób, które nie znają tematu kryptowalut, a chcą jakby zacząć na czymś, tym rynku, tak? Tak, zacząć na rynku albo coś... w ogóle zacząć czegokolwiek się dowiedzieć. Tak, właśnie. To tak jak chyba mówiliśmy na wstępie, Mateusz ma taką specjalną platformę, tak? Tak. Do nauki. No tak, do takiej edukacji, tak. Do nauki inwestycji w kryptowaluty. Tak, dla początkujących przede wszystkim. To jest przede wszystkim dla osób właśnie początkujących. I ja myślę, że to jest też taki temat, który może nagramy w kolejnym jakimś odcinku, gdzieś coś poruszymy więcej, bo powiem ci, że ten film musiałby trwać jeszcze 2 godziny. Ja widzę, Mateusz, mówić kurde nie dwie, ale 24 godziny na ten temat, albo i dwa tygodnie. Tak, dokładnie. Właśnie. Przede wszystkim musimy się napić, bo właśnie od tego gadania to już naprawdę zasług buzi. Tak, ja tu... jesteś zdrowy. Jesteśmy u nas, znaczy u mnie na zaraz wam pokażę zresztą, nie chcę na razie przesuwać kamery. Jesteśmy na dachu naszego hotelu. Przy basenie, tu gdzie ostatnio robiliśmy grilla z Piotrem Pająkiem i z Martą Sielską, także pozdrawiamy. No, pozdrawiamy.
No, także słuchajcie, szczegóły do Mateusza tej strony www, czyli do tej platformy, znajdziecie w opisie filmu. Tak jest. Jeżeli ktoś faktycznie chce zacząć przygodę z kryptowalutami, to myślę, że ta... Słuchajcie, warto tam wejść. Bo to jest tak, tak jakby od żłobka, tak? Tak. Nawet nie tak. od przedszkola, tylko od żłobka tak, pokazujesz tak, ludziom, tak. Na czym polegają kryptowaluty, tak? Tak. Czyli tak, w przedszkole, potem wiesz, podstawówka, gimnazjum, bo dokładnie, nie ma gimnazjum. Dokładnie, czyli jakby to przełożyć tutaj na język kryptowalutowy, to czyli właśnie pierwsze co, to żeby to sobie poczytać artykuły na temat w ogóle kryptowalut, czyli nie już nawet od razu od wyciągania pieniędzy i kupowania tych kryptowalut i inwestowania w Bitcoina, tylko mamy dział artykuły, takie wiesz, cały czas pojawiają się jakieś nowe artykuły, zaznajomić się troszeczkę, później gdzieś tam pójść o krok dalej, czyli założyć sobie jakieś konto na giełdzie, czyli są instrukcje, jak założyć takie konto, później zainstalować sobie portfel na swoim telefonie do przechowywania kryptowalut, porządnie go zabezpieczyć i takie wiesz, i takie mówisz, wprowadzanie, tak? Tak, takie pomalutku. Z czasem będzie więcej, będziemy się rozwijać, jakieś różne pojęcia. Tak jak mamy różne plany na rozwój. Tak jak ja przeglądałem tą twoją platformę, to i tak dla mnie, jako właśnie, dla laika, który gdzieś tam coś już mniej więcej liznął ze świata krypto, i tak jest tych materiałów już bardzo dużo. Bardzo dużo. Tak. Bardzo dużo. No mamy dużo instrukcji obsługi wielu platform, więc i aplikacji, portfeli i tak dalej. Także już jest dobrze, już jest bardzo dobrze, okay. Ale mamy... Będzie jeszcze lepiej. Mam mnóstwo pomysłów na rozwój, na rozszerzenie tego. Super. Słuchajcie, ja myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejsze wideo. No, także pozdrawiamy was, słuchajcie, z tego pięknego miejsca. Tak, to jest basenik, właśnie czyszczą. No i co? I trzymajcie się ciepło. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Myślę, że jeszcze się spotkamy, kurde, no. Skoro już jesteśmy tak daleko od Polski. Nagraliśmy jeden film. A może... tak blisko znowu siebie, tak, bo oboje mieszkamy w Patong na Phuket. Dokładnie. Więc no. Pewnie jeszcze będą jakieś materiały na temat podróży naszych historii bardziej szczegółowych i kryptowalut. Zapraszamy, słuchajcie. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Nie zapomnijcie o subie. O właśnie, subskrypcja, łapka w górę i dajcie jakieś komentarze, czy już działacie w kryptowalutach. Podzielcie się informacjami. Dokładnie. Czy macie już swoje kryptowaluty, czy macie już swojego Bitcoina i zadawajcie pytania, będziemy starać się odpowiadać w komentarzach. I nie zapomnijcie o hejcie. Hej. Na razie. Niniejszy materiał wideo absolutnie nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej. Inwestowanie w jakiejkolwiek formie może wiązać się z utratą całości zainwestowanych środków. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Zanim rozpoczniesz korzystanie z jakichkolwiek platform i aplikacji omawianych w niniejszym wideo, zapoznaj się szczegółowo z ich regulaminami i zasadami działania.